Wieczorem 2 lutego w uroczystość ofiarowania pańskiego w parafii Matki Bożej Gromnicznej odbył się odpust, na który licznie przybyli księża, klerycy, młodzież akademicka oraz wierni z parafii miasta Lwowa. Niestety uroczystości odpustowe nie udało się odprawić w świątyni, która od lat jest przedmiotem sporu, ponieważ wspólnota grecko-katolicka od lat utrudnia rzymokatolikom korzystanie ze świątyni, która przed wojną była kościołem seminaryjnym przy metropolitalnym rzymsko-katolickim seminarium duchownym. Mszę świętą odpustową po raz kolejny odprawiano w niewielkiej kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył mszy Świętej ojciec dominikanin Igor Gnius, przyłożony domu zakonnego dominikanów w Lwowie. Podczas nabożeństwa poświęcił on też gromnicę i wygłosił kazanie. Ale jak my znamy, nasz Spasiciel narodził się właśnie w Ale jak wiemy, nasz Zbawiciel narodził się w Betlejem koło Jeruzalem. Co ciekawe, że archeolodzy odnaleźli świątynię z IV wieku, gdzie prawdopodobnie Bóg Rodzica i święty Józef odpoczywali w drodze do Jerozolimy. Właśnie tradycja dzisiejszej uroczystości ofiarowania pańskiego pochodzi z tradycji kościoła jerozolimskiego, gdzie właśnie w tej maleńkiej świątyni chrześcijanie jerozolimscy zaczynali swoją procesję idąc do Jeruzalem. Pierwszego lutego, w przededniu uroczystości ofiarowania pańskiego, lwowscy seminarzyści tradycyjnie zakończyli okres kolędowania w kurii metropolitalnej. Wspólną modlitwę w kaplicy prowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Później w sali czerwonej metropolita spotkał się z przyszłymi kapłanami, aby omówić plany bieżącego roku 2020, który jest poświęcony w kościele rzymskokatolickim powołaniom do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Po oficjalnej części biesiada toczyła się swobodnie, przeplątana żartami, anegdotami z życia studenckiego, kolędowaniem w różnych językach i opowiastkami o miejscowych tradycjach świętowania Bożego Narodzenia w rodzinnych parafiach kleryków. Razem z metropolitą Mieczysławem Mokrzyckim na spotkaniu byli obecni biskup pomocniczy Edward Kawa, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ksiądz prałat Józef Pawliczek, rektor lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz prałat Piotr Brzeski oraz ksiądz prałat Andrzej Legowicz. Razem z klerykami modlili się też pracownicy kurii i inni goście. Kolenda zakończyła się wspólną kolacją i bożonarodzeniowymi prezentami od metropolity. Dnia 9 lutego w kościele parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lwowie odbyło się świętowanie Dnia Świętego Marona, założyciela kościoła maronickiego, który jest w jedności z kościołem katolickim. Msza święta z konferencją duchową, w której uczestniczyli razem libańscy i ukraińscy katolicy, odbyła się przy okazji stulecia założenia Wielkiego Libanu w intencji zachowania jego ducha misyjnego z błogosławieństwa patriarchii maronickiego Behara Boutros Rai pod patronatem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Współorganizatorem tegorocznej uroczystości w Lwowie był założyciel i prezes wspólnoty maronickiej w Ukrainie Elias Sasin. Na spotkanie przybyła też delegacja przedstawicieli maronitów, dyplomaci, chórzyści i muzykanci z Libanu. Przybyli też duchowieństwo i wierni mukaczewskiej grecko-katolickiej diecezji Sui Juris i ormiano-katolicy. Przy akompaniamencie libańskich śpiewów do kościoła uroczyście wniesiono sarkofag z relikwiami świętego Szarbela. Organizatorów i przybyłych gości przywitał proboszcz kościoła ksiądz Mikołaj Lipitak. Potem przemówił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Elias Sasin oraz inni dygnitarze,
Konferencję na temat Wielki Liban i sługa Boży Elias Hoek odczytała siostra Antoanetta Saade. Po litanii do świętego Szarbela zaczęła się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który wygłosił kazanie. Przy ołtarzu koncelebrowali mu mukaczewski biskup grecko-katolicki Miłan Szasik i arcybiskup pomocniczy sokarsko-żółkiewskiej eparchii ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego Piotr Łoza. Asysta muzyczna wykonała pieśni w języku aramejskim. Po mszy świętej odbyła się adoracja relikwii świętego Szarbela i koncert muzyczny. Przypomnijmy, że na prośbę patriarcha maronickiego kardynała Bechara Butrorai lwowski metropolita Mieczysław Mokrzycki opiekuje się duszpasterską wiernymi kościoła maronickiego w Ukrainie. Przez dwa dni, 5 i 6 lutego, w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym imienia Daniela Halickiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Współczesne problemy epidemiologii, mikrobiologii, higieny i gruźlicy. Konferencja przypada na dwie rocznice. 80-lecie Instytutu Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego i 110. rocznicy urodzin wybitnego naukowca epidemiologa, jednego z założycieli Instytutu Epidemiologii w Lwowie, doktora nauk medycznych księdza Henryka Mosinga. Arcybiskup Mieczysław poświęcił muzeum osoby i dzieła księdza Henryka Mosinga oraz wręczył pamiątkowy medal dyrektorowi Instytutu Badawczego Epidemiologii i Higieny, profesorowi i doktorowi nauk medycznych panu Borysowi Kuzminowi za inicjatywę stworzenia tego muzeum poświęconego osobie księdza Henryka Mosinga. W tym wydarzeniu wzięło udział wielu księży, uczniów księdza Mosinga na czele z biskupem Leonem Małym, który zawdzięcza odkrycie swojego powołania duchowej opiece księdza Mosinga. Przemówili również do uczestników Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, Swietlana Chnatysz, profesorka, kierowniczka Lwowskiej Filii Towarzystwa Mikrobiologów Ukrainy, Leonid Szafran, profesor, pierwszy zastępca dyrektora Ukraińskiego Instytutu Badawczego Medycyny Transportu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, a także pozostali zaproszeni. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. książkę Wybitny epidemiolog XX wieku Henryk Mosing, karty z życia naukowego, autorstwa dyrektora Instytutu Badawczego Epidemiologii i Higieny, profesora, doktora nauk medycznych, pana Borysa Kuzminowa. Stanisława Krystoforowa, the daughter of Mr. Mlodnicki, to receive the honorary award of her father. Dnia 5 lutego ambasada państwa Izrael w Ukrainie wraz z Radą Miejską Lwowa uroczyście uhonorowała 6 rodzin z obwodów lwowskiego, wołyńskiego i ruwińskiego. Członkowie tych rodzin byli uznani za sprawiedliwych wśród narodów świata za ratowanie życia Żydów podczas Holokaustu. Pani Stanisława Chrystoforowa z domu Młodnicka, parafianka Bazyliki Metropolitalnej Lwowa, pochodzi z jednej z takich rodzin w Lwowie. Jej ojciec Tadeusz Młodnicki uratował Mordechaja Saurhafta, uciekiniera z Janowskiego getta we Lwowie. Bardzo dziękuję Ojcu Niebieskiemu, że mi dał takich rodziców, którzy pomagali nie tylko sobie, ale też innym we wszystkich sprawach. Nie zważali na to, że na bramie pisano im: jeśli nie wyjedziecie, zarżniemy was. Nie zważali na strach. Bardzo dziękuję za tą dobroć, którą przekazał swoim dzieciom na wszystkie pokolenia.
8 lutego arcybiskup Mieczysław Mokrzycki rozpoczął wizytę kanoniczną w dekanacie lwowskim. Na początku wizytacji arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej w parafii świętego Archanioła Michała na Sychowie razem z biskupami pomocniczymi Edwardem Kawą i Leonem Małym, księdzem kanclerzem Władysławem Grymskim oraz księdzem dziekanem Janem Niklem i proboszczem parafii księdzem Jackiem Kocurem oraz księżmi z dekanatu lwowskiego. Razem z wiernymi modlili się siostry zakonne pracujące w dekanacie lwowskim. Wizytacja dekanatu lwowskiego rozpoczęła się od parafii świętego Michała Archanioła na Sychowie, którą w dniach 8 i 9 lutego dokonał biskup Edward Kawa. Wizytacja wszystkich parafii dekanatu potrwa do 13 maja i zostanie połączona z procesją fatimską ojców dominikanów. Dla wspólnot parafialnych okres wizytacji to czas podsumowania osiągnięć duchowych i materialnych, ale przede wszystkim czas słuchania wskazówek i zachęcania proboszcza do dalszej, owocnej pracy. Wizytacja kanoniczna jest jedną z głównych i potwierdzonych doświadczeniem kościelnym form opieki, poprzez którą biskup ordynariusz kształtuje i pogłębia relacje z kapłanami, osobami konsekrowanymi oraz wiernymi różnych wspólnot. Jest to też okazja i skuteczny sposób, aby zmotywować wszystkich do bardziej intensywnych działań apostolskich. Podczas wizyty można zwrócić uwagę biskupa na zaniedbania i trudności księży czy wspólnoty parafialnej oraz prosić o korektę duszpasterską. Cieszę się, że ogłoszenia były krótkie. Myślę, że w tym roku cały rok będą krótsze, ponieważ na koniec mszy świętej cały rok będą odmawiane dwie modlitwy do Archanioła Michała i o powołania. Wieczorem 11 lutego w liturgiczne wspomnienie objawienia się Matki Bożej w Lourdes Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki odwiedził Dom Miłosierdzia świętego Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach. Święte namaszczenie, niech Pan stworzy Ciebie w swoim miłosierdziu. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi, łaskawie podźwignie. Amen. Pomoże Ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. Dużo, dużo zdroweczka życzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobycie we Lwowie, cieszę się, że wybraliście Lwów, chociaż Kraków to na pewno piękne, piękne miasto, ale Lwów to stolica Galicji. 12 lutego podczas pobytu we Lwowie kurię metropolitalną odwiedziła grupa nauczycieli i studentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Spotkali się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, który opowiedział im o historii Kościoła Lwowskiego, jego świętych i o swojej posłudze jako sekretarza papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. Przyjdź i napełnij nasze serca ożywczym światłem swojej łaski. W dniu 13 lutego 2020 roku w kaplicy wydawnictwa świętego Pawła ojcowie pauliści gościli księży dekanatu lwowskiego, którzy zgromadzili się na Dzień Wspólnoty i Odnowy Duchowej. Na początku tego dnia wszyscy wspólnie modlili się podczas Eucharystii. Ojciec franciszkanin Paweł Oduj wygłosił kazanie. Po konferencji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w ciszy. Mianowicie Paweł Oduj wygłosił konferencję pod tytułem Kapłan jest uczniem Chrystusa, służąc jak swój nauczyciel. А на завершення закликаємо Тебе, улюблений Сину, щоб за дійсним заступництвом блаженної Діви Марії Небовзятої, а також святого апостола Павла. 14 lutego w Charkowie odbyło się sakra biskupia Pawła Honczaruka, przeznaczonego na ordynariusza diecezji charkowsko-zaporowskiej. Święcenia biskupie i intronizacja Pawła Honczaruka odbyły się w Charkowie 14 lutego. Papież Franciszek mianował go w dniu 6 stycznia ordynariuszem diecezji charkowsko-zaporowskiej. Biskup Paweł Honczaruk będzie kierował największą diecezją kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie, która obejmuje również na dziś okupowane terytoria obwodów lugańskiego i donieckiego.
Paweł Honczaruk będzie czwartym biskupem zwyczajnym od początku powstania diecezji charkowsko-zaporowskiej. Jurysdykcja diecezji rozciąga się na struktury kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie w województwach charkowskim, poltawskim, sumskim, donieckim, ługańskim, zaporowskim i dnieprowskim. Diecezja ma 7 dekanatów podzielonych według granic administracyjnych regionu Ukrainy. 1/5 tej diecezji jest dziś ogarnięta wojną. I to nie przypadek, że papież Franciszek mianował biskupem tych terenów słynnego kapelana wojskowego. Głównym konsekratorem Pawła Honczaruka był nuncjusz apostolski w Ukrainie arcybiskup Claudio Guggerotti, a współkonsekratorami biskupi Stanisław Szyroko-Radziuk i Leon Dubrawski. Що Бог, який любов, мені все вияснив. Żeby Bóg, który jest miłością, mi wszystko wytłumaczył. On dał mi odpowiedź, skąd jestem. On dał mi odpowiedź, kim jestem. On dał mi odpowiedź na to, kim powinienem być, po co jestem. Właśnie Bóg, miłość, pokazał mi, dokąd dążyć. Dlatego miłość odpowiedziała mi na wszystkie pytania. Dziękuję Mu za to, że mnie stworzył i powołał być w Nim i z Nim. On jest duszą mojej duszy. To jest największa wartość, która istnieje i którą podołać nie może nawet śmierć. To jest bogactwo, którym obdarzył mnie sam Bóg i tym bogactwem jest On sam. Oczy na mnie. 16 lutego biskup Leon Mały wraz z kanclerzem Kurii Metropolitalnej księdzem Władysławem Grymskim rozpoczął wizytację parafii świętego Jana Pawła II we Lwowie od modlitwy różańcowej, którą parafianie zawsze odmawiają przed poranną mszą świętą. Tradycyjnie po mszy świętej następuje krótka katecheza, którą w tym dniu wygłosił biskup Leon Mały. Tematem tej katechezy była wiara. Dzisiaj w historii tego miasta pierwsza droga krzyżowa jego ulicami. We wtorek, 18 lutego 2020 roku, Watykan ogłosił, że papież Franciszek przyjął rezygnację z rządu ordynariusza diecezji odesko-symferopolskiej kościoła rzymskokatolickiego w Ukrainie biskupa Bronisława Bernackiego. Jego następcą w tej posłudze duszpasterskiej jest biskup Stanisław Szyroko-Radziuk, obecny koadiutor diecezji. Lutego 2020 roku pod pomnikiem bohaterów Niebiańskiej Sotni we Lwowie modliliśmy się za tych Ukraińców, którzy oddali życie za przyszłość Ukrainy podczas rewolucji godności. Podczas tego spotkania zapalono znicze przy memoriale. Do tej modlitwy włączyli się przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich działających we Lwowie. Modlitwie towarzyszył chór Lwowskiej Prawosławnej Akademii Teologicznej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Przedstawicielem archidiecezji lwowskiej kościoła rzymskokatolickiego był kapelan wojskowy ksiądz Roman Stadnik. W katedrze lwowskiej modliliśmy się za duszy ofiar w 76. rocznicę tragedii wsi Huta Pieniacka. Wieczorem 22 lutego w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie biskup pomocniczy Edward Kawa poprowadził w mszę świętą za ofiary z Huty Pieniackiej, polskiej wsi w powiecie Brody w obwodzie lwowskim, zniszczonej 76 lat temu. W swoim kazaniu on wezwał Boga do miłosierdzia, aby taka tragedia więcej się nie powtórzyła. W tej wspólnej modlitwie udział wzięła delegacja przedstawicielska z Polski, w skład której weszły rodziny ofiar z Huty Pieniackiej, urzędnicy państwowi, przedstawiciele samorządu oraz pielgrzymi. Obecni byli też konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, pani Eliza Dzwankiewicz oraz prezes towarzystwa imienia Huty Pieniackiej, pani Małgorzata Gośniowska-Kola. 23 lutego w powiecie Brody w obwodzie lwowskim biskup pomocniczy Edward Kawa poprowadził modlitwę ekumeniczną podczas uroczystości zadusznych na miejscu, gdzie była kiedyś polska wieś Huta Pieniacka.
З нагоди початку року молитв про покликання. З оказії розпочинця року молитвового поволання біскупії Костіла Римсько-католицької України опублікували орендію, в котором однотовали настępujące видаження, заплановане на цей рік. Рік 2020 буде логічною континуацією попереднього року, року святості małżeństwa і родини, і поświęcone поволанню до життя капеланського і консекрованого, ponieważ родина є першою школою поволання. З цієї оказії пропонуємо кілька ініціатив душпастерських, які допоможуть przetrwać ten rok. Po pierwsze, cykl kateches biblijnych Mów, Panie, sługa Twój słucha. Cykl kateches opartych na takich dokumentach jak Perfekty Caritas, Vita Consecrata, In Verbo Tuo, Nowe powołania dla nowej Europy. Nocne czuwania w intencjach powołań. Zachęcamy do szczególnego przygotowania liturgii w czwartą niedzielę wielkanocną, niedzielę Dobrego Pasterza. Letnie pielgrzymki, w których nasza młodzież chętnie i licznie uczestniczy, niech będą poświęcone rozpoznaniu woli Bożej i rozpoznaniu swego powołania. Współczesne młode pokolenie jest aktywnym użytkownikiem portali społecznościowych. Papież Benedykt XVI nazwał internet nowoczesnym areopagiem, przestrzenią, w której można i nawet należy głosić dobrą nowinę. W związku z tym na nadchodzący rok chcemy zaoferować flashmob o nazwie Powołania świadczą. Zachęcamy biskupów, księży, braci i siostry ze zgromadzeń zakonnych do dzielenia się historią swojego powołania i umieszczania tego świadectwa w mediach społecznościowych. Bracia i siostry, nie bójcie się otworzyć swojego serca na głos Chrystusa. On jest wierny swoim obietnicom i wypełni je mocą swojego ducha. Odwagi! Niech Pan was hojnie błogosławi. Ingres na katedrę biskupią diecezji odesko-symferopolskiej biskupa Stanisława Szyroko-Radziuka. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach. Dlatego nie chcę nikogo śmieszyć. Chociaż plany i jakieś pragnienia oczywiście są. Kiedy zostałem księdzem i zacząłem pracować w Polonnym, na tej błogosławionej parafii, to się denerwowałem, kiedy ktoś współżyje bez ślubu, kiedy przenoszą dziecko do chrztu chrzestni niewierzący. Wtedy jeden starszy kapłan mi powiedział: spokojnie, pracuj spokojnie, nie myśl, że wszystkich uratujesz, wszędzie porządek zrobisz, nawet Jezus Chrystus wszystkich nie nawrócił. Spokojnie pracuj, a Bóg będzie błogosławił. I te słowa mi utkwiły w pamięci. Faktycznie, trzeba spokojnie pracować i tylko Bóg błogosławi. A u innego starszego księdza zapytałem, co jest najważniejsze, żeby być dobrym kapłanem. A on odpowiedział: wszystko jest ważne, ale wiesz, ludzie ciebie wszystkiego nauczą. Nauczą cię modlić, nauczą cierpieć. Tylko przepatruj się im, jak pracują, jak walczą z przeciwnościami, jak żyją, jak im naprawdę ciężko. A nie narzekaj. I jestem już 35 lat kapłanem, 25 lat biskupem i muszę się przyznać, że stale przypatruję się do życia ludzi. Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu w Katedrze Lwowskiej 28 lutego 2020 roku. Oto słowo Pańskie.